Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry Borys, jak tam twoje przygotowanie do wyjazdu i spotkania z widzami? Mm. Dzień dobry Remikiuszu, witam Państwa. Ehm, zawieszone na razie przygotowania, gdyż w ten weekend, nie wiem jak mam to powiedzieć, srogo przynerdziłem. To jest odpowiednie. To? Powiem, ta, powiem tak, jako że nie mogę za wiele mówić, dostałem grę do recenzji, Eee, ja też ją dostałem. E, tak. Dzisiaj ją zainstalowałem, by do wieczora oh. grał. Nice. I w piątek um, w piątek zaczę. Miałem streama jeszcze w piątek. E, tu w miałem sponsorowanego streama przez Nvidia. Grałem Uu. tylko na GeForce Now. Okay. Ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda, działa? Zapraszam, jest wodna u mnie na Twitchu. E, i, bo jest serwer w Warszawie. To jest na, na głó reszcie. Pewnie główny główny powód. Uwaga, spoiler, działa bardzo dobrze. I mm, no, i dostałem kodzik do tej gry i tak sobie, nie będę ukrywał, czekałem i odpaliłem sobie w piątek tam, bo jeszcze miałem spotkanie, to tak około 16 odpaliłem. I jeszcze w sobotę miałem drugie jedno spotkanie, więc też godzina odpada i tak wieczorem w sobotę patrzę tam. 16 godzin. Nice! Czyli rozumiem, że pan, pan był zadowolony. Nie mogę nic mówić. Nic no nie tak, tak, nic. tak, ale, ale że mi <grym> nie powiedzieli, jaka gra, więc możesz powiedzieć, czy byłeś zadowolony. Ja też nie powiem, jaka gra. W ogóle nie, nie, nie prowadziłem państwa. Dobrze. Bo tak. jako, że ja będę też testował, to jest takie moje osobiste, prywatne pytanie, nie? Że, że będziemy zadowoleni. Ja też czuję, że będę zadowolony, zobaczymy. Czy mogę sparafrazować człowieka, którego znam, cenię i bardzo szanuję? O, nie, dlaczego mnie pytasz? To <grym> <Dobrze, grym> oczywiście, że może. <grym> to powiem tak. 10 na 10 ta gra zmieniła moje życie. Ja nie wiem, kto tak mówi, Jakiś <grym> kupiec pewnie. <grym> No, no, wreszcie mam jakieś goty, już dawno nie miałem takiego. A no kurde, i to nie moment. chodzi o Ukonga. No dobrze, dobrze, proszę Państwa. No nie, Ukonga sobie kupiłem, nie dostałem przecież. Aha, aha no. okej, okay, okay. no to dobrze, to jest dobra informacja dla mnie. Ja muszę powiedzieć, że też przy ostatni weekend przynerdziłem, ale tym tym, tym tym, razem to w ogóle nie wiem, czy ale nerdzenie czekaj. można nazywać takim takim... Czy jak, czy? u ciebie nerdzenie, czy takie siedzenie. Długo nadgrałem, to nie jest po prostu dzień jak co dzień. No właśnie, dlatego u <grym> mnie nerdzeniem <grym> jest sytuacja społecznościowa. Spotykałem się z ludźmi, trzy dni spędziłem o. z ludźmi w towarzystwie i były wysokoprocentowe trunki. Nie wiem, czy po mnie widać to, bo wy, siostr, powiedz, powiedziałby, powiedziałbym, że. Ja codziennie jakieś, jakieś treningi uprawiam, chodzę na baseny albo chodzę na siłownię. Kondycyjnie jestem znacznie lepszy, ale te trzy dni mnie wykończyły jedzenie, obżeranie się i picia, muszę powiedzieć. I to też ja też mam umiar nawet w takich sytuacjach, ale no, też dawno już taki nie byłem zmęczony. Nie wiem, czy moje piękne oczy to wyrażają dzisiaj, ale ale Ty trochę. Z... trochę Yy, bardzo dobrze. Świeżo jak to, zawsze. Że... Dziękuję ci bardzo. Na no tyle lat to naprawdę nie. <laughs> jak na Twój bieg <laughs> wyglądasz nieźle. <laughs> Dziękuję bardzo. Nie, no teraz najbliższy tydzień ja to w ogóle się szykowałem do tego spotkania z Państwem, żeby wyglądać jak młody Bóg. A teraz te trzy dni zaprzepaściłem całe dwa miesiące głodówki. To było straszne. I oczywiście wszyscy mi mówili: co, z nami nie zjesz? Jedno ciastko ci nie zaszkodziło. Jedno <laughs> chyba nie zaszkodzi. <laughs> No i tak to się potoczyło z dnia na dzień, ale było bardzo, bardzo przyjemne. Ja, jeżeli ktoś tam nie śledził moich vlogów, bo na ten temat opowiadałem, to moi rodzice mieli 60-lecie małżeństwa, jest bardzo okrągła data, bardzo ważna to była dla nich impreza. i No i z przyjemnością tam dużo ludzi się pojawiło, fantastycznej rodziny, której już dawno nie widziałem, świetnie się bawiłem. Co tam I pytanie, przy okazji była plaża, i popływałem też trochę, więc trochę się to poruszałem gdzie ty byłeś? Plaża w Bolesławcu? Nie, nie, nie. To nie było w Bolesowcu. Mój znajomy w okolicach nowej soli ma ośrodek taki, czasowy i tam te trzy dni, więc żeśmy na rowerach wodnych popływali oh, nice. i popływali też. Ja w Pławczo i tam ponad godzinę siedziałem i pływałem. Mam nadzieję, że nie złapałem jakiegoś, jakiejś Ameby. Tam, <coughs> bo to jest ośrodek, to jest nad, nad jeziorem takim jeziorem z prawdziwych jezior, nie tam. Że, nie wiem, czy już teraz Państwo pływają jeszcze nad jeziorami. Teraz to, no, bo ty byłeś na kajakach, to też zażywasz natury. Ja <coughs> jestem odzwyczajony, jest dla mnie to nowość nad jeziorem. Ja się kręcę glony się kręcą między. Między nogami, jak się za nisko, za, za, jest za niska głębokość. Więc cały czas miałem wrażenie, że coś się złapie mnie za stopę, więc pływałem szybciej. No już dawno nie pływałem w takich naturalnych warunkach. A ostatnio, ostatnio jakiś materiał oglądałem na temat tego, że ktoś złapał jakiegoś robala takiego, że mu się, że mu się rozwinął wewnątrz w mózgu i mu się mózg zgalaretował. To tak jest, jest taka historia. Że są jakieś takie mikroorganizmy, jakieś drobne ustroje, nie wiem, jak to, co to jest. Że i tak myślę sobie, ciekawe, czy mi tam przez jakąś dziurkę się nie dostał jakiś organizm. Że ci mózg galaretuje, tak? To jest tak, bardzo się... tutaj. Witamy, proszę Państwa, w końciku y, naukowo-biologicznym. <grym> <grym> Może Państwo wiedzą, znają tę historię lepiej, no więc trochę taki. Ale to wiesz, no, i tak pływałem, nie? To nie jest tak, że hmm? bałem się stopy zanurzyć. Ale tak sobie myślałem podczas pływania. Ciekawe, czy mnie coś tutaj zaatakuje. Więc tak, sympatycznie, zupełnie nie w moim stylu spędziłem ten weekend y, no, ale i będę Remigiuszu. długo go wspominał. Najważniejsze no? pytanie, jak tam grypa rządkowa? Ja myślę, że ja ją wykończyłem każdym wysokoprocentowymi <gry> tronkami. Albo ja ją, albo na mnie i chyba ja ją. Wygląda na to, że, że jest w porządku, ale ta historia w ogóle tej grypy to się to, to jest bardzo. E, Ciekawa, bo, znaczy ona jest nieciekawa dla rodziców. Tam y, była taka impreza, na którą moja córka ostatecznie nie poszła, to się nazywa nocowanka w przedszkolu i dzieciaki mm -hmm. bardzo lubią to robić, zostają na noc z tymi, z tymi swoimi wychowawczyniami i moja córka bardzo miała na tą wielką ochotę, ale ponoć y, 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 tym razem była to nocowanka połączona z, z, z wymiotami w ogromnych ilościach. Dzieciaki się bardzo, bardzo pozarażały tym i y, jedno z <laughs> dzieci trafiło do szpitala. Co? O Boże, nie, to już ja sobie wyobrażałem, jak tam impreza dla dzieci wszystkie no, rykają, ma tutaj no, no, ja to, jakieś tragiczne tak, historie, to. to ja się nie śmiałem, nie 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 to, żeby nie nie nie, nie, no nie wiedziałeś, nie nie że to nie, nie ja, ja to nie że tak będzie, to nie ma się co w ogóle wstydzić, bo ja też bym się e, śmiał, <grym> Gdyby, gdybym sam nie miał sprzątania nie nie dwóch nocek w, w domu. Więc okazuje się, że jest to, jest to jakiś wirus, niewątpliwie, ale lekarze nie są w stanie na razie określić, co to za wirus, co to w ogóle jest za, za, za sytuacja. Wydaje mi się, że wirus, bo mogłaby być też bakteria, ale w tym przypadku to jest wirus. Wiem, że jedno od drugiego się zasadniczo różni, różni. Więc lekarze nie są w stanie określić, co to jest za diabelstwo, ale takie rzeczy się zdarzają, są ostatnio powszechne i właśnie dotyczy to. Przede wszystkim jakiś takich problemów żołądkowych z, 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 z jelitami, więc zakładam, że to jest jakieś pokrewne z znaną nam grypą żołądkową, chociaż też nie wiem do końca, co ten termin oznacza, co, czy to jest jakiś konkretny wirus, czy coś. No dziwne, dziwne tam są historie, ludzie spekulują mhm. na różne sposoby, ja się nie znam mhm. na tym na tyle, żeby móc cokolwiek tutaj zidentyfikować, lekarze najwyraźniej też nie wiedzą, co to jest, no, więc... Ale to chyba w tym szpitalu to raczej chyba wynikało z odwodnienia i przewadali tą całą sytuację i no nie, nie doszli do żadnych wniosków. Ale całe przedszkole to ma, więc zakładam, że to powszechna będzie choroba ogólnopolska niedługo. No więc takie, takie sytuacje, proszę no państwa. Już wiemy, gdzie było to pierwsze ognisko. Ja myślę, że to nie jest, że to moja żona zaczęła sprawdzać w internecie i bardzo szybko <laughs> się dowiedziała, że to absolutnie nie był pierwszy przypadek. Ale moja córka już teraz dobrze się, dobrze się ma. Ale trzy dni totalnie zero jedzenia. O, e, no to dopiero fajnie. wczoraj coś tam. Bo, bo oni, oni dojechali na tą imprezę dopiero w sobotę. Ona się zaczyna w piątek, i już w niedzielę moja córka już tam sobie coś podjadła, więc, więc jest okej. Okay. Idzie ku lepszemu. No, e, więc u mnie sytuacja jest zdrowa. A ja jestem zdrowy jak byk, z pozdrowieniami, dlatego kurde. No, łotra co za każdym razem pozdrawiam wiecznie wyspanego i chorowego chorą i tego Remigiusza I jeszcze nie wiem, jaką, jakim epitetem C Ciebie określa. Że lewakiem coś... jestem. A lewak. Okej. Okay. A my też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ja się czuję tutaj. Jakby w obowiązku walczyć z tym stereotypem fatalnym, który się w komentarzach pojawia. To co, prawda, co, to po prawda. każdym podcaście trzymam palec nad guzikiem od bana, ale ja, ja kurde, nie będę. <laughs> Więc uważaj, uważaj, goście, jesteś na granicy tolerancji mojej. <laughs> e, ale to za spamowanie, tak? Że to samo pod każdym podcastem. Tak, tak, tak. Nie, że nie, tak dlatego, się, że podważa że, mój, mój, mój ten, moją męskość. Że, nie, nie. że się nie wyspałeś, to, to podważa twoją męskość? Jak, no nie, że jestem chorowity, to podważa moją męskość. Bo to się, że się A. nie wyspałem, to może ode mnie zależeć tylko i wyłącznie. Choroby też nie zależą konkretnie od... Nie no, twardy, jak człowiek twardy... Więc nie to wiem, jakiś, czy to męskości. Jak te chłopaki na Fame MMA, to, to się nie choruje tak czy, czy często. A to propos prawda. Fame MMA, ja nie miałem przyjemności obejrzeć tego, ale hmm. wiem, że ty oglądałeś, nawet och, och, oglądałem. Tak po to i niaku Ogląd... podesłał nagranie. Oglądałem, Boże, jak za starych, dobrych, za starych, dobrych lat, proszę Państwa, Fame MMA od... od um, miałem trochę przerwę od tych yy, freak fightowych, przestało mnie tak ekscytować i w sumie Gdyby nie było tyle dobrych memów z tej gali, to też bym powiedział, że nic specjalnego w szczególności. Ale tu nie wcześniej. Mikiuszu, to ty jesteś to ekspertem od Pandory, Wardęgi, Boxdela i wszystkich tych afer. Wardenga mm -hmm. przed całą galą wypuścił film na Boxdela, tam go zezłomował. Efektem było to, że cały stadion narodowy się wyprzedał. Myślę, że <śledź> Hardinga, no, no. no, dobry moment, wybrał. My się tutaj śmiejemy, to są poważne tematy, ale na szczęście możemy się śmiać, bo tym się już organy ścigana, ścigania zajmują, więc ja sobie pozwalam przynajmniej na no już takie podejście do sprawy bez oburzenia, tylko okay, na, okay. na zabawnie. Więc był, no powiem szczerze, że. Dwóch, znaczy jeden mój znajomy był i, i, i drugi pośredni znajomy na, tam na miejscu. Mhm. I wszyscy mówili, że y, słabo widać z, z stadionu na ring. No, jak ja się kończę, no. no bo to był stadion narodowy, nie? No, I na no, środku no. masz ten oktagon mały, a klatka rzymska jeszcze mniejsza. No to wszystko, no to idziesz na stadion, żeby oglądać sobie... Nie wiem, czy to w ogóle... Znaczy ja rozumiem, że to jest takie wydarzenie, bo tutaj mamy taki obiekt i to jest wszystko, ale... A jakichś telebimów nie było, na których był? No by to... były oczywiście wielkie telebimy, no ale co, to idziesz na idziesz na i wy, i, i wydarzenie sportowe, żeby sobie w telewizorze oglądać? No Myślę, że to jest taka atmosfera dodatkowa. No wiadomo, że ja oczywiście też jakbym miał się wybierać na takie coś na żywo, to bym się nie wybrał po pierwsze, ale po drugie, gdybym już miał, no to chciałbym być jakoś blisko, żeby widzieć to, autentycznie przeżywać. Hmm? No ale to też myślę, że dużo osób traktowało kupując te takie dalsze rzędy jako takie towarzyskie spotkanie, że tam kumple przy takiej swojej ulubionym sporcie posiedzą, dokładnie, pokibicują swojemu ulubionemu zawodnikowi. Wiesz, takie... Ja powiem ci, że kiedyś byłem, jak Justyna Kowalczyk jeszcze yy, biegała, byłem na... Puchar jakiś? Czy tam. No, w, w Polsce no to... były takie zawody okay. biegowe. Mm. I było to fatalne doświadczenie, muszę przyznać. Znaczy, przed telewizorem jest komfortu oglądania milion tak. razy lepszy, nie? Tak, bo tam tak, zimno to, 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 to. strasznie, stoisz na dworze przez ileś tam godzin i tak raz przebiegną i potem 10 czy 20 minut nic nie dzieje się. <noise> potem znowu. No, no to, to... Ja byłem na y, y, formule pierwszej, pozdrawiam wszystkich fanów formuły pierwszej, to tam przecież szybko jeżdżą te samochody, to jest dużo okrążeń, to tak co chwilę masz, wiesz, jakąś atrakcję. A byłem na GP Monaco, dawno, dawno temu, to, to oh, nice. było takie i jeszcze było cieplutko, no i to Monaco, no to już w ogóle było super wycieczka, do dzisiaj wspominam bardzo, bardzo dobrze. No to, to, to było ciekawe, ale no są takie, wiesz, jak ja bym był, nie wiem, na stadionie i oglądał mecz bokserski, to nie wiem, czy byłbym zadowolony. No. Byłem na paru koncertach na stadionie. No to też z widocznością zespołu czy wokalisty jest pewien problem, jak już jesteś starym dziadem i siedzisz na trybunach. To prawda, no to wydaje mi się, że chodzi o atmosferę przede wszystkim. Tam nikt, to każdy sobie zdaje sprawę, że to ci bi powiem, może gdzieś z bliska sobie pooglądają. Reszta to Telebimy i takie kumpelskie towarzystwo. Hmm? Zakładam, że to jest jedyna motywacja. No i też możesz powiedzieć, byłem tam. No to jest takie. No to prawda. A potem to sobie prawda. obejrzysz. Nie to wiem, prawda. czy w cenie biletu jest ten dostęp do transmisji potem. Chyba nie. Po... <laughs> to było. To... Powinno być łączone, że no nie, tutaj no, sobie to posiedzisz, się tam... a tam sobie obejrzysz. No ale no się dwa... sprzedało. No gratulacje. No, sprzedałem eee, się bilet. No tak, dużo tych biletów też rozdali. A ja kupiłem no specjalnie dlatego, że jak już na urodzinach podcastowych, a mm -hmm. przypomnę Państwu, że mamy 8 września, Rodziny podcastu w Warszawie jeszcze tam ostatnie bilety są, to no, spotkam Gimpera i co, i co powiem nie, nie oglądałem. To no tak, tak wypadałoby, nie, wypada, nie wypadałoby, że jak z, jak z gąciarzem walczy, to tak, żeby chociaż jakiś smolk tok taki tu przeprowadzić. Tak, bo tak, ja tak. kiedyś spotkałem gimpera na ulicy i on mi się spytał, czy chce z nim zdjęcie, a powiedziałem, że nie, i sobie poszliśmy w osobne strony. I to jakby tak no, nie, nie chcę powtórzyć tego błędu. On chyba opowiadał o tym na zgrzycie i bardzo, bardzo był przepraszający, no, że, tak? że tak cię tak potraktował nieładnie. No tak, teraz to teraz miejmy nadzieję, że cię poznasz, <laughs> jak będziemy o tym. No tym razem będzie się... No, jest, ja no, się chłopak, nie obraziłem zupełnie. To jest bo życzliwy dobrze. chłopak, wbrew temu, co czasami prezentuje w internecie i no, na przykład na ringu. Więc jemu głupio, tak autentycznie głupio było. No Bem ale pobił twojego było. ulubionego youtubera i to jeszcze tak no, e, z nokautem. No, no. I to tak pobił, że ja... Myślę, że on był też, też zdziwiony, bo tam ja, minę minę gimpera po tym trafieniu i tak mówił, spodziewał się, wiesz, że będzie musiał za chwilę robić unik. Tu nie ma co unikać. Jak, był Krzysiek, nie ma Krzyśka. To jest, no to jest taka była scena. <grymne> to, to jest doskonały moment, najlepszy moment tej gali, pik tego wszystkiego to Gimper nokautuje e, bestię z Tokio i taki <grymne> nie wiem co się dzieje tak Zdziwiony no wiesz, jest. No, to, było, to, to było do przewidzenia, no, Gimper to trenuje cały czas, on to robi też jakby hmm. poza, poza, poza galą, więc on ma motywację taką dodatkową, żeby się tam spisać, no i się spisał. On nie miał szczęścia do tych walk, mimo tego, że dzielnie występował do tej pory, to chyba dwie jego wcześniejsze walki zakończyły się, wydaje mi się, że porażką się zakończyły, ale niestety... No jedną i... wygrał. Tak, wygrał jedną, no to ma 2-1 no, no, teraz w takim razie. Tak, wiem, że z trąbą przegrał, a tam tak, tej drugiej walki ten, nie pamiętam jakoś Nawet tak nie do końca. Wiem, nie wiem, z kim, ale No to gratulacje, tak czy inaczej, z tego. Tak. Ja widziałem pięk, pięk, piękny cios, taki z zaskoczenia dla wszystkich, włącznie z Gimperem, <grym> tak. ale, ale skuteczny, bo że to takie uderzenie, takie. Miał też taką postawę, już widać, że to jest facet, który ma tam opanowane, hmm. to w instynkcie już mu trochę siedzi to to uderzenie. To więc prawda, więc ładne to było. Ale muszę przyznać, że ten, ta walka z, z Gonciarzem to takie powrót do takich. Starych frików, że tam znaczy jest, tak jest. Tak potrzebujemy, powrót, szczerze mówiąc. no. powrót do starych frików, ale tylko jednostronnie. Znaczy, że tylko to jest trochę, nie, Tylko jedna strona nie umie się bić i to takie jest, Aha, że to. w pewnym momencie to tam, wiesz, że to gończasz. Ty nie oglądasz całej walki, oglądasz tylko ten. Ten knockout. No ale on tam ucieka, tak ale memy doskonałe, muszę przyznać. Mamy doskonałe. Muszę, muszę się zapoznać z tymi może sobie hmm. obejrzę też. Bo tę walkę. Trzymał tak w dziwny sposób gardę jedną ręką, tak blisko ucha, że wyglądało jak w do mamy. <grym> I, <grym> no i, i okay, tak. Okay. I było z tego. Ale to proszę Państwa, opowiadanie memów, no to yy, tak, nie sensu tak świetni. Tak. Ej, ale co by, co by nie powiedzieć o, o Gądziarzu i jego walce, to no bo to trudno też opanować te takie bokserskie odruchy i ciało się zachowuje tak trochę, tak widać jak, jak pooglądasz trochę zawodników, którzy potrafią walczyć i trafisz na takiego, który niespecjalnie, no to to w jakiś sposób on się zachowuje, jak jego ciało się tam porusza po tym ringu to wydaje się dosyć zabawne, ale hmm? trzeba mu przyznać, że chłopak ma taką hmm. sylwetkę Taką, no to Takiego potężnego chłopa. On tam mocno, mocno popracował nad, nad tym swoim wyglądem. No nie, jest, nie są jakieś ciepłe kluchy takie, kurde. Jak tu ze studia podcastowego zwracał, ja to o sobie mówię, że wszystko było jasne. No. Nie wiem, jak to skomentować tutaj. No jest atleta, przystojny tak, młodzieniec, tak. tak to powiem. Nie no tak, przystojny to bym nie oceniał, no, ale tak trzeba mu oddać, że, że się... Fizyczną przystojność no, tak. ma taką, muskularną. muskularną nie, nie wiem, jak to mam tam. powiedzieć. Cielesność. Hmm. Rozumiem, że podoba ci się jego cielesność bardzo. Nie, nie, podoba mi się to bardzo. Takie słowo jednoznaczne. Powiedziałbym, że doceniam. Doceniam za każdym razem, kiedy ktoś nad sobą popracuje, Także hmm. fizycznie. Nie wiem, czy to nie jest u niego odwrotnie proporcjonalne do pracy nad swoim mentalem, ale Ale kto wie, może. Może to eee, siłownie czasami wiem, szkodzi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, reming eee, Mamy dzisiaj. O, jeszcze mamy szybciutki temacik na dzisiaj. O, proszę bardzo. Czy jeszcze coś chcesz opowiedzieć ciekawego? Nie, tego, że... nie, nie wydaje mi się, no ja miałem od, naszej, od naszego ostatniego spotkania to. Ja cały czas sobie pogrywałem w World of Warcraft i cały czas, hmm? cały czas doceniam te gry. I też czekam, ale czekam też na kolejny. Pograłem bardzo dużo w Star Wars, Outlaws, i mimo całej masy narzekania, które uskuteczniam podczas, podczas ogrywania tej, tej gry, to jakoś coś mnie trzyma przy niej. Jest jakiś magnetyzm. Tego zakładam, że to jest magnetyzm Star Warsów, bo to jest dla mnie, wiesz, jakby ważne. I nawet jeżeli to jest popsute na wielu poziomach, no to muszę, wiesz, tak, jakby narzekałem na to, i wydaje mi się, że rzetelnie opowiadaliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Ale też by, by wypadałoby powiedzieć, że ostatecznie jak już w to gram, to gram w, z jakąś tam przyjemnością w to. Więc no coś w tym jest, coś tam takiego jest, co, 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 co mnie przyciąga. Tak nie chcę zmienić swojego zdania, bo... Proszę. że narzekałeś na Starfielda, ale 200 godzin, dwa razy przeszedłeś Tak, to jest chyba inna historia. Bardziej Fallout 76. Hmm. Że ja na Fallouta 76 hmm. bardzo narzekałem i, i zresztą nie podjąłem współpracy. No to, to muszę często przypominać moim ludziom, jak mogłeś, Fallout 76 ci się podobał, bo coś tam, coś tam. Nie, nie, nie. Odrzuciłem współpracę z Fallouta 76 i mimo to pograłem tam. I no to czasami jest coś takiego, że. Gdzieś jest ten klimat i to budzi jakiś sentyment i chcesz w to grać, mimo tego, że cały czas czujesz się trochę nieszczęśliwy, że to wygląda tak, jak wygląda, więc zakładam, że w Star Wars Outloss mam, mam dokładnie to. No i tak, ale tak fajnie, bo wieczorem, wieczorem posiedziałem z, z pięć godzin prawie z widzami przy tym e, ostatnio. I tak fajnie było posiedzieć i pogadać z ludźmi. O. Nie było jakiejś tam spiny, tam nie przychodzili tacy ludzie. I już widzieli, że ja krytykuję grę, to oni też nie, nie czuli takiej potrzeby, czuli się, powiedziałbym usatysfakcjonowani, więc taka spokojna rozmowa nie było jakieś nagonki, tylko takie, a że tutaj coś nie gra, że tam mogliby to zrobić lepiej. To super, super sympatycznie się, się działo. Przy tym, więc, więc. To w ogóle mam takie poczucie, ja też o tym mówiłem, że znalazłem jakiś taki złoty środek, że ja do tej pory, jak ogrywałem jakieś gry na streamach i wrzucałem je na YouTubie, to jeżeli tam były jakieś widoczne wady, to ja udawałem, że ich nie widziałem na potrzeby tam imersji, nie? Żeby mhm. widzowie też mieli tę tak, tak, tak. te, te imersję. A teraz na podstawie tych, tych, te, tego czasu spędzonego ze Star Wars Outlaws odkryłem, że ja mogę też ponarzekać na pewne wyraźnie widoczne rzeczy i ludzie nie mają takiego poczucia, że tam, że, że trochę się wybijam z tej imersji. Więc może, kurde, może się uda tam wrócić trochę do tego grywania gier i będę mógł sobie pomarudzić na spokojnie i bez przesady i będzie okej, okay, to nadal. Więc Czyli ty udawałeś, że nie ma błędów w grach, tylko żeby widzą dobrze zrobić? Ty i sobie też, wiesz, ja to, jest, to może brzmi takie jak, jako próba fałszowania rzeczywistości, ale no mi przede wszystkim zależało na tym, żeby opowiedzieć dobrą historię i czasami ludzie interpretowali to, że ja, wiesz, tam tak z premedytacją ukrywam, że hmm. chcę tam oszukać kogokolwiek, a ja nie, nie, absolutnie, zależało mi na dobrej historii. No, ale teraz wyszedłem trochę, tą czwartą ścianę parę razy przebiłem i jest, jest cały czas OK, jest fajnie. Więc, więc też się cieszę, trochę wracam do, te, do tego grania na streamach. Fajnie fajnie, 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 było. No i tak, tak mi minęły te, te pa, parę dni od naszego spotkania i ten wyjazd rodzinny, więc tutaj mi się wiele więcej nie wydarzyło. Jestem uh -huh. ciekaw, co, co ty masz za małą historię. A w sumie już takich prywatnych to nie mam. Ja bym przeszedł sobie do y, PS5 Pro. Taki stały o, kącik już u nas tak. w podcaście. Proszę Państwa, znany insider Bill Kun, bardzo piękna nazwa, y, zamieścił kilka ważnych informacji o PS5 Pro. Po, poinformował, że widział pudełko konsoli. Mhm. Potwierdził, że nazwa to PS5 Pro, mhm. że zapowiedź konsoli będzie w okolicach września. Przedstawił też szkic przedstawiający wygląd konsoli. Tam wyraźnie widać trzy paski, które no, mają nawiązywać do dziedzictwa kulturowego Słowian. No a tak na serio no to tak jak PS4 Pro, też miało te. Te trzy segmenty. Rozumiem, że tak to wygląda, ale bardzo wygląda jak Adidas. Okej, okay. to... zastanawiałem się, bo wiesz, że kulturalne dziedzictwo Słowian, ja to rozumiem, ale to nie każdy. Ja nie są, nie, myślę, że takich widzów, którzy rozumieją te trzy paski, ile one znaczyły dla rozwoju kultury w Polsce, to nie każdy, to trzeba by przeżyć, doświadczyć na własne oczy. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w nie Polsce, tylko w Polsce tak? Na szkicu nie widać napędu, więc albo no, jest kilka możliwości. Czyli na przykład mhm. będą dwie osobne wersje konsoli, tak jak mieliśmy z, z tą oryginalną PS5. Tak jest. Albo konsola nie będzie miała napędu i PS5 Pro będzie tylko digital, wątpię. No mhm. albo co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne, i tak jak większości tutaj wypowiadających się, komentujących te sprawy, że po prostu będzie opcja doczepienia sobie napędu, tak jak to jest przy. Tej nowej iteracji PS5, zwanej potocznie Slimcom. No i czyli już jest ten napęd dostępny na rynku i ty możesz sobie go zainstalować. Kolejne wycieki od, od innych insiderów, mniej powiedzmy tutaj um, pewnych, no to chodzi o cenę. Pojawiły się informacje, że może to kosztować około 600 dolarów, 600 euro. U nas to pewnie będzie oznaczać ponad 3000 zł, czy to będzie 3,5, to nie wiadomo. No i to, że konsola będzie zaopatrzona w dwuterabajtowy nośnik danych SSD, żeby nie powiedzieć czasem dysk. Ja tylko podsumuję, że we wcześniejszych przeciekach pojawiały się informacje, że PS5 Pro będzie 40, 45% szybsze renderowanie. Będzie miał szybszy ray tracing, będzie miał 33,5 teraflopsa. Mhm. Konsole nowej generacji, czyli no, PlayStation 5, ma ponad 10 teraflopsów. Będzie miał upscaler od Sony, ich autorski, czyli PSSR i akcelerator AI. Bardzo ładnie się to zapowiada. I ja hmm. chciałbym jeszcze powiedzieć a propos, a propos tego PS5 Pro, że hmm, Przewidywałem jakiś czas temu, że remaster Bladborna się przytrafi akurat włącznie, <coughs> znaczy w tym samym momencie, co, że to będzie taka gra na premierę PS5 Pro. Mm -hmm. I na razie się trzymam, obstawiam to to nadal. To oczywiście był strzał nieoparty nie na jakichś przesłankach racjonalnych. Tak mi się wydawało, że to mógłby być fajny tytuł startowy. I też przy okazji tego materiału to oglądałem, zdaje się, na serwisie Cameranks, bo tą opowieść o PS5 Pro, o której ty mówisz, ale tam też była właśnie wzmianka o kolejnych, kolejnych dywagacjach na temat Bladborna i dyskusjach, czym. Mm -hmm. Mamy, mam, że, że coś się dzieje w, tej, w tym zakresie, mhm. tylko czy jest to Bloodborne 2, czy jest to remaster na pc -ta, czy jest to remaster na PS5 Pro, mhm. to jeszcze, jeszcze nie wiadomo, ale może się jednak coś wydarzyć w tym zakresie. Ja bym bardzo ciepło przyjął remaster na PS5 Pro jednocześnie z premierą pc co być może wpisywałoby się w takie ambicje Sony, żeby teraz być obecnym na, na, na obu tych rynkach. Nie wiem, czy równolegle, ale no z 2 Ej. im to zadziałało, może, to, to co prawda Bladboard nie jest grą multiplayer, więc tam trochę inne zasady działają, ale, ale może, może, może się pokuszą, to bardzo bym chciał, bo to był taki, mój, mój taki strzał sprzed ponad roku i gdybym się wycelował dobrze, to bym mógł order nosić, że a proszę, jak tu przewidziałem. No nie wiem, jak to ma się do tego, że Sony powiedziało, że do końca marca przyszłego roku nie będą wydawać nic ze swoich dużych marek? No, może to jest niespodzianka, może to już jest marka wydana wcześniej i remasterów nie liczą w tych kategorii. Marek. Hmm. <laughs> z dużych marek, jakby okay. komunikat był dość taki prosty, był to komunikat dla inwestorów. Aha. Więc tutaj. Proszę nie psuj mi tego, chociaż spojrzenia mi pozostawione. Mam małe okay. wątpliwości. No po nie wiem, czy Soulsy, czy Bladborn to jest aż tak bardzo. Tam jest oczywiście bardzo gruby bardzo taka mocna, betonowy elektorat, mm -hmm. ale nie wiem, czy to jest tak powszechna rzecz. Jak ja się zastanawiałem, po co w sumie ta PS5, to po to, żeby to była e, po prostu mieć najlepszą konsolę na rynku, mm -hmm. to na pewno jest taka grupa. W, Mówisz w, o PS5 Pro, tak? PS5 o, Pro, tak, tak żeby tak, mieć tak. po prostu, e, żeby no, móc no, no, powiedzieć, no, to no. jest najlepsza tak konsola tak. na rynku. E, tak. Wielu entuzjastów się na to skusi. Mhm. Pamiętam, że przy, y, przy PS4 Pro były takie informacje, że jak ona wyszła, to co piąta konsola sprzedawana to było PS4 Pro. Mhm. No to jest a, taki zastrzyk, tak. Y, czyli 20% w tej bieżącej sprzedaży. Y, a tam chyba też była taka informacja, że 40% z tych 20% to są ludzie, którzy już mieli... Podstawową wersję PlayStation, czyli tam jakby ruch jakiś tam to generuje. Ja nie wiem, ja nie, nie pamiętam, szukałem nawet trochę dzisiaj, ale nie udało mi się znaleźć jakichś takich dokładnych danych z rozdzieleniem, jak wygląda sprzedaż, bo mm, może to być. Nie wiem, czy wersje Pro są tak chodliwe na rynku i czy popularność PS4 Pro, która była. No, związana z tym, że telewizory 4K były popularne mhm. i chyba na początku tamtej generacji, no to te konsole miały problemy z tym 4K. Mhm. No to nie wiem, czy tutaj w ogóle wchodzi w takie, że tak nie ma takiego poczucia właściwie do czego ta konsola ma, co ma nam dać, co mi ma dać. Bo ty też nie grasz, wiadomo. To... Zapotrzebowanie, no nie gram, bo nie mam w co. jakbym miał w co to bym grał, to w ogóle mm -hmm. jest bezdyskusyjne. Jeżeli chodzi o zapotrzebowania technologiczne, one się zmieniają. Ja też przez długi czas, zwłaszcza jak PS4 Pro wychodziło, to ja miałem takie przekonanie, że to jest takie trochę narzędzie, żeby bardziej wspierać to 4K, o którym ty właśnie wspomniałeś. Mm -hmm. I dlatego te tryby takie wydajnościowe 60-latek to nie były aż tak super popularne, jakbym chciał. Do dzisiaj zresztą nie, nie są. Dla mnie to jest tak, że, że te wszystkie wersje Pro i PS4 Pro i PS5 Pro to jest taka, taka pewna forma gwarancji, że. Jeżeli na tej konsoli będę grał w grę, no to ona będzie sta sta stabilniejsza, te tryby wydajności będą lepiej, lepiej to będzie wyglądało i działało ja. Na PS4 prograłem w, w Horizon z Rodon. I, i no i to był jedyny sposób na to, żeby ograć tę grę w 60 klatkach na hmm. początku, ile się orientuje. Więc, więc to dobrze, dobrze działało i dobrze wyglądało. Na, na tradycyjnej PS4 nawet nie wszędzie 30 klatek, było, były takie miejsca, które były znacznie bardziej wymagające i. No, zresztą Horizon to jest w ogóle bardzo dobra technologia, tak swoją drogą, zwłaszcza ta druga część. No mhm. ale to jest, no, tą, tą wersję pro kupujesz z taką myślą, że okej, okay, nie zawsze musi być wszystko stabilnie. Na zwyczajnej wersji, na tej na pewno wszystko będzie wiesz, przynajmniej te klatki będą trzymały, trzymane na jakimś poziomie. Stałem, no ale tutaj więc. przy tej generacji nie ma problemu raczej z klatkami. Znaczy, te gry, które proponują tylko opcje 30 klatek, to jest jakiś tam promil. To... Tak, tak. To, to często mówisz, że za każdym razem płaczemy, jak chodzi nowa gra, Nie, tego no po nie, powodu. no jaka. No to akurat nie wiąże się z PS, z PlayStation, ale no teraz Avout. Ale będzie... mówimy o PlayStation. No tak, w przypadku PlayStation. Nie, nie, oczywiście ty, ty za każdym razem sięgasz po ten argument, ale ja... I pewnie masz rację i to jest pewnie Kiedyś, niewielki procent. Ja, ja tylko ci przerwę mm. na chwilę. Kiedyś pa, pamiętam, że na podcaście znalazłem na szybko taką listę gier, które na PlayStation 5 mają tryb tylko 30 klatek i tam było 5 pozycji chyba. Co nie zmienia faktu, ja mam e, e, jakby moja, moja perspektywa na to, pewnie sprowadza się głównie do tego, że za każdym razem, kiedy pojawia się ten problem, tylko i wyłącznie 30 klatek, to ja to bardzo mocno zapamiętuję. Natomiast jak są gry w większej liczby, liczbie klatek, no to uznaję, że to jest pe pewna norma, która powinna w, w każdym przypadku się zdarzyć. Więc pewnie dlatego dużo lepiej zapamiętuję te przypadki niedowiezienia 60 klatek niż te, w których, w których to jest dowiezione. Więc moja perspektywa jest odrobinę błędna tutaj. Ja wiem, że to jest nieracjonalne. No, ale zagrożenie, nie na no... to To przyznajmy, że to jest takie, że to no. widać, że nie grasz na konsoli. Nie gram, bo nie mam w co, no bez przesady. No, jak, jak się przytrafił go do War, albo jak był Spider-Man, to grałem w to. Hmm. Wszystkie inne rzeczy wychodzą na pc to czemu miałbym, wiesz, mam mocnego pc czemu miałbym, miałbym zrezygnować z pc na. Na, na, w ramach nawet jakiejś miłości wobec konsoli. Jak, jak PlayStation będzie dawało więcej dobrych gier, to będę grał no. na, w te dobre gry i tyle. No. Teraz Final Fantasy XVI wychodzi na PC, a też w niego pogram, bo dużo lepiej to będzie działało niż na, na to konsoli. Się okaże, demo było, sprawdza to demo, bo ja nie, nie wiem w sumie, jak to demo No Nie, no, nie, no zakładam, że 60 klatek stabilnych to się tam uzyska, no bez mm -hmm. przesady. No, no ale y no dobra, to oczywiście zobaczymy. Ja tylko zobaczymy. Tak, tak, GTA 6 może być takim powodem? mhm. Mm mm. No, ale to jeszcze rok mamy do premiery. Tak, to, to jeszcze dużo, dużo może się okazać. Zobaczymy, jak będzie chodzić. No, z Rockstarem to jest różnie. Oni jednak lubią te 30 klatek na konsolach. Mhm. To, mimo że dla mnie to jest jakiś koszmar, to biorę to pod uwagę. Oczywiście stawiam, że będziemy mieli trochę gier spaczowanych, mhm. ale nie, nie widzę jakiejś takiej wielkiej, wielkiej potrzeby. No co, Gotham Nights? 30 klatek ma, no to... A więcej nie potrzeba. Znaczy już chyba nikt, nikt dzisiaj na to, no co to można, co tu można Taki, No może Concord? <laughs> Ci ludzie Concord, rzucą na Concorda świetnie, nagle, nie? Concord świetnie chodzi. <laughs> świetnie chodzi, no. Więc, więc ja trochę tak nie czuję. No oczywiście już da, da, powiedziałem sobie jasno kiedyś, że kupuję każdą nową konsolę, która wychodzi, przynajmniej mm -hmm. z tych dużych i pewnie tą też zakupię. No taki hmm. zawód, no bardzo dobrze, będzie mieli, będziemy to... mogli zdarzyć swoje opinie na temat Tak, tego inwestycja, roku. inwestycja podcastowa, więc to jest taki zakup, który tak będę z, 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 sam sobie wymuszę, nie? Bez frajdy to, okay, <laughs> to okay. będzie. No, no ja... chyba, że rzeczywiście pojawią się tam jakieś rzeczy i się zesramy na ten line-up od PlayStation, Nie, nie, nie wydaje mi się. Nie ta, ta generacja konsol wiele razyśmy o tym mówili, że właściwie nawet twórcy tych konsol to do końca nie wiedzą po co one są i czy są na pewno, czy aby na pewno są potrzebne. No Więc... wiesz co, ciężko złożyć takiego peceta za 2000 tysiące, nie? No to są tak tańsze, tak, tak. no te kon tak, konsole tak. są tańsze, jest bardzo dużo, bardzo dużo plusów Plusów konsol. Ja na przykład ostatnio ogrywałem sobie kilka gier na klawiaturze i myszce na hmm. Xboxie, na Series Aha. S. I bo okazało się, że, bo wcześniej próbowałem, ale miałem taką starą myszkę i, i stwierdziłem, że i, i to bardzo wolno, tam nie było regulacji czułości w tej Rozumiem. myszce. A teraz mam tutaj, że powiem, mam Logitecha G703, którego po prostu znalazłem, że można pokazać, czy? A, mogę, proszę bardzo. No taka myszka, no. A, okej, okay, okej. Okay. Bo ja tutaj. Tutaj jak Państwo widzą, mam taką przejściówkę na USB-C, mhm. bo ona jest na mikro USB, co jest. Jak to jest dość... stary świat? Stary świat, więc ja mam na stałe taką przejściówkę, że już że nie, nie muszę zmieniać kabla. No i bo kiedyś dostałem od Logitech, Wygląda i jak mieszka z, przyrodzeniem. mieszka z przyrodzenia. Mieszka z przyrodzenia. To takie. To jest ogone niepokojące. Ogonek. <laughs> Okej, okay, z przodu? To jest akurat tył tej myszki. Tak, u, tak przy tym zostańmy. Przy tym zostańmy. Okay. Okay. I po, najpierw sobie testowałem um, Age of Empires i dwójkę, mhm. i czwórkę. Super się gra. Z, no powiem szczerze, że to. Hmm. Aż takie PC doświadczenie, totalnie, że aż tak dziwnie się czułem <grym> grając to, na, i też na Series S. Potem odpaliłem sobie Call of Duty i też się grało fantastycznie, naprawdę Ale większość gier, i to jest taki, i wtedy tak pomyślałem sobie, kurczę, ile by to dało. Gdyby po prostu ten interfejs się zmieniał, podpinasz klawiaturę i myszkę, masz interfejs, bo wiesz, odpaliłem przed City Skylines, mm -hmm. to masz tam ogromny ten interfejs, taki telewizyjny, ale i, i tak pomyślałem, że kurczę, piękna jest wizja otwartości konsol i takiego, wiesz, że to co kiedyś Phil Spencer mówił i to zaziało, za, za, zasiał takie ziarenko nadziei u mnie, a wiadomo, że jak z nadzieją jest, że on by tam widział, wiesz, sklep Epika na Xboxie, nie? Ja, jakbyś miał Steam albo Epika i wszystkie te gry, które masz na PC, i po prostu przed uruchomieniem gry gr, konsola ci mówi: Tylko klawiatura i myszka, podłącz to, pogramy, nie? Nie podopinasz to, to nie. No są niektóre gry na Steamie, które wymagają kontrolera, i to nie jest żaden problem. W mhm. konsolach. To dalej jest problem. Mm, I to by było ciekawe, bo y, po pierwsze, y, gry usługi, które są najczęściej ogrywanymi grami, to by mm -hmm. było oczywiście bardzo popularne, ale też wszystkie starsze gry, to by było coś, że odparasz sobie na konsoli gry, które były tam od, od początku na pc i to jest. To jest świetna wizja, mało. Mm, Prawdopodobna. Ciekawe, my, żeśmy, my żeśmy chyba parę razy przynajmniej na ten temat rozmawiali, jaka a. filozofia stoi za tym. I chyba ostatecznie wniosek był taki, że producenci konsol najwyraźniej nie chcą, żeby ta konsola zaczęła przypominać peceta, bo wtedy mhm. jakby różnice między jednym urządzeniem a drugim stają się jeszcze brutalnie no ale, widoczne. No ale wyobraź nie wiem jaka no, tam jest reguła. Nie, nie, no to jest zamkniętość, to są pieniądze, no. No, to jest prosta rzecz. No i to jest prosta odpowiedź. No, pieniądze i kontrola. No, to też jest kontrola jakości, ale jak dobrze wiemy, czy PlayStation, czy Xbox mają problemy z tymi kontrolami jakości. No i co jakiś czas pojawiają się techniczne buble na tych konsolach, które przeszły po prostu ten proces akceptacji przez daną firmę. Mhm. Tak, to prawda. Już nie będziemy w no. grzeczności no. wymieniać tych tytułów. Proszę się przyznać w komentarzach, kto sobie kupi PlayStation 5 Pro? No tak, to jest, to jest dobre. No, my sobie kupimy, jak już Borys powiedział. No dobrze, to co? Pogadamy <grym> sobie dzisiaj o temacie przewodnim? Proszę Państwa, Terminator Zero. Mhm. To tak dzisiaj. jest Terminator 0. Proszę państwa, to ja tylko w, w początek powiem Terminator Zero to jest serial ośmiodcinkowy na platformie Netflix. Jest to um, oczywiście anime, um, które dzieje się w Japonii w przeddzień w przeddzień dniu, dnia sądu, czy ja czy ja mówię przed dzień Judgment Day. O, okay. jest to historia ze świata Terminatora, jak sama nazwa wskazuje. Śledzimy tutaj losy rodziny profesora Malcolma Lee, zajmującego się takim odpowiednikiem japońskiego skynetu, chociaż to jest trochę bardziej tam zniuansowane i spersonifikowane. Mm -hmm. Odcinki mają w okolicach a, 30 minut. Remigiuszu, czy ty obejrzałeś całość? Bo ja obejrzałem. Ja też, też obejrzałem od początku do końca. Wszystko właściwie w jednym ciągu. Usiadłem sobie hmm. i o, 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 wszystkie te odcinki obejrzałem i powiem szczerze, że, że łyknąłem je bezboleśnie. To znaczy nie miałem takiego poczucia. O nie, muszę, muszę to oglądać. A co zabawne, zanim zacząłem, właściwie byłem chyba na drugim odcinku, to Borys mi napisał, że a nie, nie jest pewny, czy chcemy oglądać tego terminatora, bo to słyszał, jest. że słabe ja serdzenia wtedy. No, 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 rozumiem, że byśmy inne zajęcia, więc pomyślałem sobie, cholera, no jeżeli faktycznie tam ludzie narzekają na to, to może, może nie jest to warte uwagi. I trochę przez pryzmat już tej wiadomości zacząłem oglądać ten serial, ale mimo to wkręciłem się i bawiłem, bawiłem się dobrze. On jest trochę inny niż się spodziewałem, bo trailer wyraźnie sugerował bardzo dużo takiej brutalnej opowieści i faktycznie pierwszy odcinek jest taki bardzo mocno brutalny, widać tam to, to ale potem się okazuje, że to jest taki bardzo bardziej filozoficzny, dużo bardziej filozoficzna mm -hmm. opowieść. I zastanawiam się, czy to jest taka filozofia bardzo sensowna, czy ona jest taka trochę naiwna. Nad tym się jeszcze zmagam, ale muszę przyznać, że z przyjemnością obejrzałem to. Nie, nie, nie czułem się wymęczony od początku do końca i ja byłem usatysfakcjonowany zakończeniem tej historii. Chociaż uważam, że jeden z najważniejszych wątków filozoficznych, albo jego rozwiązanie do mnie nie dotarło, albo ja go nie, nie, nie zauważyłem, albo nie zostało w ogóle pociągnięte dalej. To być może sobie będziemy o tym rozmawiali. No może tak. Ale tak czy inaczej, uważam, że jest to rzecz warta uwagi, Sprawdzi sobie jak jest oceniana na IMDB po tym wszystkim i to mhm. jest jedna z takich wyżej ocenianych produkcji, chociaż też to nie jest jakieś tam super dużo, bo w tej chwili ma 7,0 tylko 2000 ocen, więc to nie jest być może jakieś super popularne o, dzieło. To ja od razu powiem, że na Metacritic od krytyków ma 68, a no. od y, y, widzów ma 68. No proszę. No nie, nie, niewiarygodna zbieżność, w, ale na Rotten Tomatoes od krytyków 80, 96% recenzji jest Pozytywne. pozytywnych, mhm. a Widzowie w 81% pozytywnie ocenili. Więc dosyć dobrym oceny. Ja na początku tam hmm. spod, natknąłem się na taką średnią ocenę, ale no jest, jest parę głosów krytycznych. Ja tylko powiem, że struktura jest bardzo podobna jak praktycznie z, no, z, z ta struktura opowieści z tego, co znamy z filmów. Czyli maszyny przesyłają do przeszłości terminatora żeby zabił tam kogoś. Ruch oporu też przesyła, żeby bronił tego kogoś i żeby najlepiej wyeliminował Terminatora. I, i powiem szczerze, że te rzeczy, o, który, o których ty powiedziałeś, czyli te moralne rzeczy, czy filozoficzne, to jest chyba dosyć spory wyróżnik mhm. i chyba dzięki temu ja, bo świeżo jestem po tych Terminatorach, po dwójce, to też bardzo dobrze, znaczy, no to pozytywnie oceniam ten serial, muszę no przyznać, proszę, że to, to, bardzo to jest się taki dobrze spędzony czas. Mam, mam jakieś takie swoje problemy one nie wszystkie są jakieś takie... Mm, nie, nie będziemy spoilerować Państwu za bardzo, nie? Pogadamy o tych filozoficznych wątkach, ale myślę, że one bez... że on, że on tutaj... I jest, jest coś takiego, ja mam takie wrażenie, że ten Terminator Zero, on trochę tak łączy te wszystkie opowieści o Terminatorze, które do tej pory miały miejsce, bo mhm. to jest taki serial, który po, poza tymi wątkami filozoficznymi, on opowiada o takiej pętli czasowej, która się toczy nieustannie to znaczy to, co opowiedział Borys, czyli Terminator, Skynet wysyła swojego Terminatora w przeszłość, Ruch Oporu wysyła swojego, na skutek tego wysłania dochodzi do jakiejś delikatnej zmiany, i jest inna przyszłość i w mhm. tej przyszłości znowu dzieje się to samo. Skynet wysyła swojego, ludzie wysyłają swojego i ta walka się toczy w kółko, w kółko, w kółko mhm. i ta opowieść jest o tym między innymi, by przerwać tą nieustającą pętlę, by, by jak, jakąś zmianę wprowadzić, ale czy się ją ostatecznie udaje wprowadzić, czy nie, no to właściwie koniec historii mniej więcej to wyjaśnia, ale też pozostawia nas w takich wątpliwościach, że to jest taka niekończąca się, niekończący cykl tego, tych powrotów do, do, do przeszłości. I ja ja w ogóle to, co powiedziałeś, że to jest pewien taki wzorzec z tego terminatora, i zastanawiałem się. Terminator 1 od Termin terminatora 2 zasadniczo się różni. To są takie filmy, które są najbardziej kultowe, ty je oglądałeś mm -hmm. niedawno. Ja sobie trochę powspominałem. Wydaje mi się, że jestem dosyć na bieżąco z tym, z tym wszystkim. I terminator, pierwsza część terminatora to był chyba taki. Klasyczny horror, gdzie mieliśmy do czynienia z niepowstrzymanym wrogiem i z ludźmi, którzy próbują no za wszelką cenę, cenę uciec. I, i był, taki, był taki ciężki klimat. Natomiast druga część to już była taka. Mniej więcej równa walka między dwoma, 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 maszynami, i dzięki temu to było dużo bardziej e, pełne akcji, nie trzeba było uciekać, to, to było takie dynamiczne, można było się spodziewać różnych tak, rozwiązań. I tak tam dużo było uciekania. Nie? Tak, <laughs> tak, oczywiście, no bo jeden terminator był wyraźnie silniejszy mhm. od drugiego, to Państwo na pewno tę historię kojarzą. I doszedłem do wniosku oglądając ten serial, że niezwykle trudno jest opowiedzieć tą historię o terminatorze, jeżeli jest. Y, jeżeli ten terminator nie znajdzie sobie równego przeciwnika, to znaczy, jeżeli nie ma każde starcie, podejrzewamy, że wiemy, jak się zakończy, więc mniej więcej znamy wynik potencjalnego starcia, wiemy, że trzeba uciekać przed tą maszyną, ale zaciekawiło mnie to, że. że że ta historia właśnie jest opowiedziana w ten sposób, że ona nadal potrafi być zajmująca, natomiast naszemu głównemu przeciwnikowi poszukuje się tak stopniowo coraz trudniejszych, trudniejszych wyzwań. Staram się to opowiedzieć tak, żeby, żeby nie zaspoilerować, ale mhm. bardzo ciekawie łączą się te wątki takie, bo, bo cały czas te wątki filozoficzne są bardzo znaczące, ale cały czas ten terminator dostaje przeciwników, którzy są coraz bliżsi jego możliwościom, aż, aż, aż do samego końca. Mhm. Fajnie się stopniuje emocje w tej, w tej opowieści. Nie mogę wiele powiedzieć na temat tego, jak wyglądają animacje, bo tutaj też wiedzy nie mam. Może ty, Borys, to powiesz trochę więcej na ten temat? Ja tylko powiem, że tam są też zastosowane yy, zastosowana grafika 3D, co nie jest chyba tak bardzo powszechne w anime. Mm -hmm. tam w zwłaszcza momentach. kiedy mieliśmy terminatora odartego z, z odzienia i skóry, to wtedy też, te maszyny rychy, tak są. No. kamery, takie są rzeczy, ale jest okej. Okay. No ja nie jestem też ekspertem tutaj od, od animacji. I za to powiem ci, że rzecz, która chyba najciekawsza jest w tym, to jest takie pytanie o wyższe dobro. Znaczy, że, że dla wyższego dobra e, można bardzo dużo poświęcić. I to cały tak. czas się w tym serialu e, przewija. Moim zdaniem to jest wręcz taki e, no tak, taki motyw przewodni, N, i, i też w tym duchu jest takie pytanie, które twórcy nam zadają, co powinniśmy zrobić w obliczu Zbliżającej się katastrofy. Kiedy, czuje, kiedy my wiemy o tym, że coś się wydarzy, i czujemy, że jest jakiś cień szansy, żeby jej zapobiec. Mm. I czy ten cień szansy jest urojeniem, czy nie jest urojeniem, czy ocalenie ludzkości jest ważniejsze niż próba ocalenia najbliższych? Mm. Wiesz, ten, to, to robi dobrze. Muszę przyznać ten, ten serial, że może nie, nie są to jakoś niewiarygodnie jak pogłębione wątki, ale one w odpowiednich momentach się pojawiają i zaczynają, przynajmniej ja tak to odebrałem, że on się tam gdzieś ten wątek pojawia tego e, mniejszego albo większego A zła okay. i on potem naturalnie wpływa na to, co my widzimy w akcji. No, i muszę powiedzieć, że te, te zachowania ludzi są takie nieoczywiste. Nie zawsze takie ogromne zagrożenie wobec najbliższych determinuje to, co zrobi bohater. Mm -hmm. On potrafi się zachować w sposób nie, 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 niekonwencjonalny i to bardzo, <laughs> bardzo niekonwencjonalne. To jest coś takiego, że dochodzimy do takiego momentu w historii, że prawie na pewno wiemy, jak powinien się człowiek w takiej sytuacji zachować, a ten bohater potrafi się zachować inaczej i jeszcze uzasadnić to racjonalnie. Czyli takie są nietypowe zachowania. Zresztą ten główny bohater, który tutaj jest takim naukowcem, mm -hmm. jego historia także potrafi. Się zapętlać kilka razy w bardzo hmm. nieoczekiwanych. Tam, tam jest trochę zwrotów akcji dotyczących tego, kim jest ten bohater, i jakie, jakie przeżycia go doprowadziły do, do, do tej Właśnie sytuacji. Ja mam z tym bardzo duży problem, bo, bo na końcu tego serialu jest dużo zwrotów akcji. Okej, okay, okej, okay. mi one nie Takich przeszkadzały. Twistów fabularnych, że ich było za dużo. Po okay. drugie, przedostatni odcinek to jest taki odcinek na przełamanie, który opowiada nam nie chcę spoilować, jakby w innym settingu trochę historię i ja miałem takie poczucie, że ten finał, który powinien nam wzmacniać to napięcie, to tak trochę się rozmydlił przez to. Wiesz, no twist działa, twist kiedy jest czymś wyjątkowym, a jak masz tam trzeci czy czwarty... Tak, To już to jest... To jest taka historia, bo o tym opowiadam o tej pętli, ale jedno mhm. z takich ważnych założeń i to jest chyba założenie takie, raczej interpretacja podróży w czasie, że podróż w czasie to nie jest powrót do naszej przeszłości, tylko to tworzy kolejną odnogę, czyli powstaje jakby odrębny uniwersum i w tym uniwersum próbujemy zmienić rzeczywistość. Więc jedno z najważniejszych pytań i to jest takie na które nie doszukałem się ostatecznie odpowiedzi, to skoro i tak cofamy się, nie cofamy się do naszej przeszłości, tylko do zupełnie innego świata, to jaki sens ma to, jeżeli chodzi o ludzi, których pozostawiamy. Ich rzeczywistość się nie zmieni. Nic się tu nie zmieni. Nic się nie wydarzy. Więc jaki jest sens zmieniania tej przeszłości, skoro i tak tworzymy alternatywną wersję tego świata, a ta, ten świat, z którego pochodzimy, się nie zmieni w żaden, w żaden sposób. I ja to, to zrozumiałem, to, że on przestaje istnieć, jakby tworzy się nowa linia. Nie, nie, że tworzy się nowa, ale że ten, ten świat pozostaje, że wszyscy ludzie, których porzucamy, to jest tam, tam była taka rozmowa, że, że Skynet źle postrzega właśnie te podróże mm -hmm. w czasie, że wedle Skynetu to jest powrót do przeszłości, tej rzeczywistości, która istnieje. i Natomiast ludzie już zrozumieli, że to nie jest powrót do tej przyszłości, tylko do innej. Ale może też źle ale to tak, zinterpretowano. Tak, tak, nie, 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 jakby, bo tam jest taka, która dość. dość też w taki, no wszystko jest wykładane, jest tam ekspozycja w ekspozycja jest w tym, w tym przypadku tak, no. mocno. I też jeszcze pod koniec serialu, nie? Mm. I oni tam o, tak jest pokazane, że jest linia, cofasz się i to jest zupełnie inna linia wtedy a tamta znika ja tak, tak to tak, zrozumiałem tak. że po Aha, prost... być być może być może jest ale tak może jak źle, mówisz rozumiałem no bo moim zdaniem to jest taka to jest to było pewnego rodzaju rozgałęzienie ale może to jest tak że faktycznie to, no, dla osoby która się cofnęła w czasie to ta rzeczywistość która z której ona pochodzi już nie istnieje to już nie ma znaczenia już nie ma mhm. tam powrotu więc więc paliwo. ale to jest gdzieś tam o tym też opowiadałem że przez to świat w ogóle nie posuwa się do przodu bo cały czas się cofamy i, i tworzymy tą rzeczywistość i Kilkadziesiąt lat wojny, i znowu powrót, i znowu wojna, i znowu powrót, i znowu no, wojna. Co jest w duchu Terminatora, bo tam było reset, był, nie? Się tak cofnęli, że już się wcześniejsze części nie, 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 nie wydarzyły. No, no, no tam, tam to jest, to jest zamieszanie w ogóle z, z liniami czasu to jest duży, duży problem. Tak. Ale wydaje mi się, że ten serial nie najgorzej, to, nie najgorzej sobie poradził z tym tematem. Znaczy wiesz co? Ja doszedłem do wniosku, że to tłumaczenie tych podróż w czasie w ogóle nie było potrzebne. Co, co to tak naprawdę zmienia? Jakby no to wiesz, w ogóle wywalili to. I wydaje mi się, że nie, właśnie dlatego, bo to było dla mnie ciekawe pytanie, to o czym, o czym mówię, mhm. że skoro i tak nie możesz zmienić rzeczywistości, z której pochodzisz, to po co ta podróż w ogóle, co ona, co on, jakie ona, dla kogo to jest wykonywane? I, I wydaje mi się, że nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Może jak państwo mhm. oglądali, może to jest coś, co sami musimy sobie jakiś wniosek wyciągnąć. Może naszym wnioskiem powinno być to, że to nie ma sensu, a może, że mimo to trzeba próbować, trzeba próbować. Nie? No, ale to jest... I, i, no i też związki między tymi bohaterami potrafią być bardzo skomplikowane, mhm. Zważywszy na to, że każdy z nich pochodzi trochę z, innego, z innej rzeczywistości. Więc tam to, to, to jest, jest to dosyć ciekawie zrobione. Jest tam, wiesz, wiesz, jaki mam, mam jeden duży problem z tym serialem? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie jestem aż taki, coś zdziedziały, żeby się. Ja lubię, lubię rzeczy, to jest, to jest hmm. dobra opowieść, fabularnie. Natomiast brakowało mi muzyki z oryginalnego Terminatora. To są. Nie wiem, że, czy zauważyłeś, tam był taki motyw. Że jeden z terminatorów na początku strzelał w rytm tej oryginalnej muzyki. Du, 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 du. To tak, tak, tak. I, ale to już więcej tego nie użyli. Ja to ja, ja wiesz, widziałem te sceny, zwłaszcza kiedy się Terminator pojawiał, kiedy po prostu myślałem sobie, Boże, jak ta muzyka, jak ona jest mm -hmm. tutaj potrzebna, żeby była, A oni zrobili swoją, taką, swoją własną ścieżkę dźwiękową. Ja nie wiem, czy to była kwestia praw autorskich, czy raczej myślenia takiego, że nie, potrafimy to w... zrobić lepiej, czy. czy Wydaje mi się, że wszystkie prawa do Terminatora ma Skydance, więc yy, bierzesz y cały pakiet chyba. No ale, nie no, wiem, bardzo, nie, ale bardzo, 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 bardzo mi zabrakło oryginalnej, cholernie mi zabrakło tej oryginalnej muzyki. Miałem wrażenie, jakbym miał w ogóle ścieżkę dźwiękową wyłączoną w niektórych scenach to byłoby super tam potrzebne. Więc, więc, więc żal, żal to, to, to jest praktycznie w każdym odcinku, to odczuwałem. Ale no ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to jest, to jest do, dobra rzecz, i to, że możemy pogadać o wątkach, wątkach filozoficznych, hmm. że są te linie czasu, że to, to jest jakiś temat do refleksji, to już wskazuje na to, że ten serial jakiś ślad pozostawia w człowieku. To prawda. I, no i, i to jest, to jest i... duży plus. I też to, że jest AI, no, niby to jest retrofuturyzm, ale jest mhm. tam właściwie współczesny dialog o tym, że AI będzie chciało nas zniszczyć, nie? Bo co jest dziwne tutaj, bo tutaj argumentem za tym, żeby zniszczyć ludzkość, jest to, że ludzkość prowadzi wojny. Nie, wiem. bardziej argumentem jest, argument, to jest, jest trafne, znaczy wydaje mi się, że się trochę mylisz, ale zaraz, zaraz, okay. zaraz to... No tam tak zostało wyłożone, e, że... E, głównym by... argumentem, i to Skynet jest o to, o to oskarżany, że... Y, największym zagroż zagrożeniem dla AI jest człowiek. A to, że dodatkowo człowiek cały czas jest powodem różnych wojen, to jest mm -hmm. dodatkowy, dodatkowy przyczynek, że to jest dodatkowy argument, że ludzkości trzeba się pozbyć. Mm -hmm. Nie dość, że stanowią największe tak. zagrożenie, to i tak w zasadzie niczego dobrego nie robią dla, mm -hmm. dla planety, czy cokolwiek, żeśmy zrobili. Tam jest taki trochę z Matrixa ten wyjęty wątek, tak, że, że człowiek powiem. jest szkodnikiem od początku mm -hmm. do końca i, tak. nie, i należy go wyeliminować, bo nie ma żadnego sensu, żeby istniał. To no? jest tak też taka, taki sposób na to, by Człowiek przekonuje sztuczną inteligencję do tego, że ma w sobie coś pozytywnego, coś dobrego, żeby ta sztuczna inteligencja stała, chciała stanąć po jego stronie. Więc tam jest, tam jest dużo dużo takich sytuacji. Natomiast ta, ta myśl o tym, że, że człowiek stanowi zagrożenie dla sztucznej inteligencji, to jest taka myśl, która się pojawia praktycznie w każdym dziele science fiction, które opisuje potem kwestię konfliktu. Że, że z jednej strony dochodzi do wojny, w której człowiek ma dużo mniejsze szanse. Natomiast za każdym razem te wojny wywołuje człowiek. Że człowiek czuje się zagrożony. I czy to, są, czy to są takie lęki autentyczne, czy to są lęki wywołane przez polityków, którzy chcą dojść do władzy, to w pewnym momencie następuje jakaś agresja człowieka w stronę sztucznej inteligencji. I nie no wiem, czy to nie jest taki kierunek, którym podążamy, że to już jest jakby wpisane w ja, nasze. To ty no. mówisz o jakichś książkach science fiction, a ja mówię o tym, że teraz jest taka dyskusja. O AI, powielamy pow... jesteśmy w tym jesteśmy w takim tak, momencie tak. tak, tak. No, to, to jakby czasami szokujące jest to, jak bardzo powielamy wątki, które zostały opisane przez pisarzy science fiction parę dziesiąt lat temu, gdzie jeszcze AI w ogóle było tylko jakimś tam jakimś, jakąś fantazją totalną. Więc, więc wydaje mi się, że takim kierunkiem pójdziemy, że, że będą ludzie, którzy będą bardzo agresywnie nastawieni do, do rozwoju AI i będzie to uzasadnione, bo to będzie wynikało z zagrożenia dla ich miejsc pracy albo tego, że ich sytuacja Materialną uległo znacznemu pogorszeniu, no. mm -hmm. ale no, no, jakąś tam ścieżkę obieramy, więc tak, owszem, człowiek jest twórcą sztucznej inteligencji, ale także jest dla niej największym zagrożeniem. I też dla siebie jest największym zagrożeniem. To wszystko, te wszystkie wątki tam są poruszane trochę. Pytanie, czy to jakby twórcy science fiction przewidzieli to, czy raczej sprowokowali, że tak sprowokowali. To Sprowokowali. to, to też, też było dużo dyskusji na ten temat, że kierunek rozwoju technologii bardzo często nie jest nie wynika z przewidywań, tylko właśnie wynika ze wskazania go przez pisarzy, naukowcy, którzy gdzieś tam w młodości czytali te książki wszystkie. To idą tym tropem, który ich zachęcił do tego, żeby zostać naukowcami. To bardzo często są książki science fiction, więc to bardziej taki trend 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 seterzy, naukowi pisarze hmm? science fiction. Jest to możliwe. I jeszcze tak, z takich rzeczy, które mi się podobały tam to, to, to nawiązanie do Terminatora pierwszego, że rzeczywiście jest taki, że ten Terminator, który gdzieś tam wchodzi, sieje taką grozę, że ludzie się go boją, że no nie wiem, jak to powiedzieć, że taki że tak, Jest, jest, jest taki, ten, no tego elektronicznego pojawi. mordercy jest, jest, jest to, że on jest taki bezwzględny, nie do zatrzymania kompletnie. Mm -hmm. Co chwilę się dzieje mu jakaś krzywda, ale i tak właściwie odzyskuje równowagę i, i podąża w tę samą stronę. To jest w ogóle ciekawy wątek, bo, bo oprócz tego, że tam jest ta, ta walka między tymi dwoma frakcjami czy z jednej strony Skynetem, z drugiej strony ruchem oporu ale. Y tam cały czas pojawiają się takie wątki, które też przytrafiły się w serialu Fallout, że jest kilka stron konfliktu, każda chce zakończyć wojnę i nie mogą się dogadać, w jaki sposób te wojny zakończyć. I dlatego ze sobą walczą i dlatego kontynuują te, te wojny, bo każdy ma swój pomysł na zakończenie, zakończenie mm -hmm. tego konfliktu. I ten Skynet, i, 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 i ludzie, i ten spór trwa nieustająco, bo nie mogą się dogadać w tej kwestii. Więc w zasadzie wszyscy chcą te, 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 te wojny zakończyć. Skynet bardzo brutalnie, bo chce się pozbyć ludzi, postrzegając ich jako zagrożenie. Ludzie chcą się tam dogadywać, ale może Skynet też się chce dogadywać, no to jest, jest to skomplikowane zagadnienie na pewno. Ale fajnie fajnie opisane mimo tych wielu mm -hmm. skomplikowanych wątków. Ja powiem szczerze, nawet trochę zaskoczony jestem, że tak pozytywnie to obrałem, Mo odebrałem ten serial. Może to też właśnie ze względu na to, że te najgorsze terminatory teraz obejrzałem i tutaj taki był powiew świeżości, ale wydaje mi się, że te oceny. I krytyków, i publiczności wskazują, że to jest ciekawa rzecz. No niestety, serial też ma sporo głupotek, czyli, wiesz, tam, Terminator przed zabiciem ważnej osoby musi zwykle czekać, zwlekać i się robi to bardzo, bardzo, bardzo powoli. Tak, bardzo tak. powoli, no ale jak ma zwykłych NPC-tów, przeciwników, to tam szybko ich eliminuje, to tak, nie, tak ma, nie, nie no, musi no, się no. zastanawiać. Ja nie wiem za bardzo, jak, jak wygląda sytuacja ze zraszaczami w serwerowniach, mhm. czy w, tam w 97 montowało się zraszacze wody w serwerowniach. Nie, nie, to jest, ja wiesz, tam... wodne I... i serwery to tak nie do końca to jest dobrym <grym> dobry ten. Tak, więc no i też to, że naprawdę dziwię się, że pod koniec tak dużo jest ekspozycji w dialogach, właściwie od szóstego odcinka jest, taki, jest parę takich segmentów, które stopują ci rozwój i nagle ludzie rozmawiają, żeby sobie coś objaśnić, a tak naprawdę nam, żeby pewne rzeczy objaśnić. Wątek. Ale wiesz, plusem, plusem tej ekspozycji akurat jest to, bo ja też na to zwróciłem uwagę i wiedziałem, że będziesz o tym mówił. No plusem mm -hmm. jest to, że jednak ta ekspozycja odbywa się na z, z obrazami jest. Nie? To nie jest tylko, że tam stoi dwie, dwie osoby ze sobą, rozmawiają. Nie? No to tak, jest taka narracja ale... bardzo często, ale, ale przynajmniej jest. Popatrzysz na wątek ten z przyszłości, żeby nie spoilować, no, no to tam masz scenę z przyszłości, a tam 60% gadanie w dialogu. nie? No Okej, okay. okay. w porządku. Tak, tak. ekspozycja ale, to jest wiesz, Ale dziwi się, że to w tym momencie, wiesz. Znaczy, rozumiem, że to jest kwestia budowania napięcia, i oni tutaj dawkują nam te. Rzeczy, które mają być niespodzianką dla widza, ale nie wiem, ja miałem takie wrażenie, że to, że tam w pewnym momencie po prostu jest, jest za dużo. W szóstym odcinku zresztą spowolnienie takie to spowodowało, moim zdaniem. I um, no więc, więc tyle. Cieka Proszę Państwa, co, czy jeszcze coś mamy do powiedzenia mądrego o tym serialu? Być może, być może nie o tym serialu. Jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu mm -hmm. powiedzieć, tak a, a propos historii Terminatora, bo to jest ciekawe jak bardzo się rozrosło to uniwersum, nawet bardziej niż moglibyśmy przypuszczać. Jeżeli chodzi o filmy, to było ich kilka. Ja sobie je tutaj wypisałem, żeby Państwu powiedzieć. Pierwszy, w cała historia się zaczęła w 1984 roku filmem Jamesa Camerona. To po polsku się nazywało Elektroniczny Morderca i to jest tam ma... Oceny może nie są takie istotne, ale je Państwu przytoczę, bo to w każdym serwisie jest inaczej. Ale to jest 8,1. Potem mieliśmy Terminator 2 i to parę lat później to nie było tak lada moment po sukcesie jedynki. W zasadzie to chyba było spora niespodzianka, że ta, że ta dwójka została powiedziana, bo wydawało się, że pierwsza część opowiada historię w sposób zamknięty. Ale dwójka oceniana jest jeszcze wyżej 8,6 i to jest historia z roku 1991. Potem mamy Terminatora trzeciego, który, kurczę, pieczone, teraz mi się strona, nie chce wczytywać, to jest że ta część z, z, ze Schwarzeneggerem, uh -huh. kurczę, nie powiem Państwu, bo mi się popsuły notatki, ale numer. Tak czy inaczej tych filmów raz, dwa, trzy, cztery, o już jest, już jest, przepraszam, że to uh -huh. tak, nie wiem, z jakiegoś powodu mi się przeglądarki popsuły, o, miałem tak dla Państwa przygotowaną rzecz. Hmm. Nie wiem dlaczego mam, czarny ekran mam w przeglądarce, w chromie. Nie wiem, czy mm. prądu mi brakuje, czy coś. Cenzura, pewnie ci żona założyła jakiś yy, filtr bezpieczeństwa. No dobrze, no. to już, już, już mi się coś tu wyświetliło. Więc Terminator 3, bunt maszyn, 3. 2003, 6,3. Potem jest. To, to, to jest taka ciekawostka, to nie każdy wie. Ja tak trochę wiedziałem, ale nie, nie czuję na sobie. Był serial Terminator, kroniki Sary Connor i to jest dosyć wysoko oceniane na 7,6 w 2008-2009, dwa sezony. Z, z tego powstały. Potem Terminator Ocalenie to już było z Christianem Baleem o tym opowiadałeś. 6,5 2009 rok, w 2015 Terminator Genesis to jest ten ostatni. 6,3. to tak. Nie? Jeszcze z Dark Fate. E, o, to Dark Fate mi to umknął. 2019. 2019, okej, okay, okej. Okay. A, już dobra, już sobie przypominam. A, rozumiem, rozumiem. Bo one w ogóle podobne były, ten Genesis, bo tam też, te, też Schwarzenegger grał w, tych, w obu tych filmach, nie? No dobra. Już one mi się trochę splątały w jedno. I chyba oba są nie do końca dobrze oceniane. Oglądając no tylko ten, Dark Fate. A, z To no no się Terminator, tak mówiłem, że ten. Okej, okay, okej. Okay. No i Terminator Zero się wydarzył w 2024 roku. Jeszcze tam coś tam produkują, coś co się nazywa Terminator Skynet Rising, ale to wygląda jak taki totalny film klasy B, więc nie zwracałbym na to za bardzo uwagi. Natomiast jeszcze jedna rzecz tak na szybko policzyłem sobie ile gier powstało na bazie uniwersum mm -hmm. Terminatora i zgadnij ile ich jest. Strzelaj. 15. 17. 17 gier. Ja myślę, że w większości państwo w ogóle nie kojarzą, bo to były, to były słabe, słabe gry. Jedyna dobra gra to jest ta polska Tejonu, czyli Terminator. To było dokładnie Terminator Resistance. I to warto sobie ograć zdecydowanie. No i teraz teraz nie, pracuje no, studio. No jeszcze takie na Amigę Terminator 2, albo to było na Snesa. Ale ciekawe, było, że każdy. To, to, to ciężka gra, ale tam było tak, że każdy level to był inny gameplay. Terminator 2 Judgment Day. Chyba. To tak. jest gra z roku 91? I na co nie. to wyszło? O Jezu, to ci nie powiem. Na co? Nie, nie, nie powiem. Stary czas, no. Zobaczę sobie okładkę, ale to nie, to, to mo może Ty poszukasz. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem trochę ostatnio, e, przez Nakon wydawana, i to jest właśnie Terminator mm -hmm. Survivors. Jest zapowiedziana na 2025 rok, czyli to jest taki, no, taki klasyk, że tam zbieramy zasoby i się ukrywamy przed tym jednym terminatorem jakimiś takimi pierwszymi maszynami Skynetu. Więc to jeszcze przed nami. Zobaczymy, co tam się uda ułożyć za historię. No więc to, jeżeli chodzi o, o, o to. I podejrzewam, że w komiksowym Uniwersum też jest dużo rzeczy. Nie wiem jak z książkami, ale myślę, że to, że to jest bardzo, bardzo obszerne uniwersum. Nie takie obszerne jak Star Wars chociażby. Ale, ale nadal ciekawe, tylko nie ma szczęścia ostatnio, jeżeli chodzi o filmy. A jest, nie jest ma. potencjał tam, zwłaszcza dzisiaj, żeby jakieś seriale fajne powstawały. Może zapotrzebowania nie są takie duże, ale to też z tego powodu cieszę się trochę z, tego, z tej gry Terminator Survivors. Bo ktoś może uznać, że, jak, że jakby się gra udała, no to ktoś może sobie przypomnieć, że to jest dobra okazja, żeby jakiś fajny serial zrobić. Może Amazon się pokusi albo, albo ktoś, no. albo HBO. No to by było dopiero coś. Więc, więc to jest, wydaje mi się, ostatnio niespecjalnie dobrze używane uniwersum, zwłaszcza w kinie to tak średnio. Nie, znaczy, jak widzisz, coraz lepiej. Miejmy nadzieję, tak, tak, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. No, więc tu, tu jeżeli o mnie chodzi i Terminatora, to więcej Państwu nie opowiem. Myślę, że to jest warte obejrzenia. Tak jak ktoś lubi anime, jak ktoś lubi Terminatora, to może się odnaleźć w tym. Ale jest tak. to zdecydowanie wolniejsza opowieść, niż można się było spodziewać, dużo bardziej filozoficzna niż akcji. Tak, ale, ale, to, się... to, ale jest porządnie zrobiona, no. Porządnie hmm. zrobiona. Więc ja, ja polecam. Pozytywne zaskoczenie. Kto z Państwa oglądał już, to proszę dać znać, czy się podobało, czy nie. I jak najbardziej. To co? Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Trzymajcie się. Pa.